Dobry, dobry, dobry. Ten materiał jest głównie dla Polaków mieszkających w Polsce. Chcę wam pokazać jeden trik, który w Holandii już dość mocno urósł. Chodzi o recykling. Ostatnio dość mocno poirytowana moja przyjaciółka, weszliśmy w debatę na temat recyklingu, powiedziała mi jedno: stary, u nas na butelkach w Polsce jest napisane oddaj mi do recyklingu, a tak naprawdę tego recyklingu tam nie ma. Po prostu wyrzucasz do kosza. W Holandii jest to troszeczkę inaczej stworzone. Od niedawna weszło również, że puszki podlegają recyklingowi, małe i duże. Wcześniej były tylko butelki duże, teraz również są małe. Pokażę wam, ile można z worka, takiego 120-litrowego, z takiego wora, wyczesać siana. Chodź tu. Generalnie rzecz biorąc, sztuczka polega na tym, że Niemcy na przykład, jak widzicie, krzywa butelka, Niemcy na przykład mają również recykling słoików. W Holandii tego jeszcze nie ma, ale u nas znajduje się taki specjalny znaczek na butelce, pokazujący, że właśnie mi wydrukowało bilet, pokazujący, że to jest do recyklingu, czyli to jest kaucja. I jak widzicie, 15 centów jedna puszka. A ile butelka? Dobre pytanie. Na dzień dobry, jak widzicie, butelka duża, 25 centów. Niemcy mają jeszcze recykling słoików. Od zeszłego roku weszło nam, że puszki wszystkie są również opatrzone takim znaczkiem i najzwyczajniej w świecie się je recyklinguje. W niektórych sklepach są osobne automaty do puszek i osobne automaty do butelek. Akurat w sklepie, w którym jesteśmy, to jest Albert Heijn. Największa sieciówka w Holandii, porównywalnie coś jak Biedronka, tyle że myślę, że troszeczkę lepiej jakościowo produktami to stoi, gdzie automaty u nich od razu zostały dostosowane do jednego i drugiego. A z kolei automaty w DC, jest to osobny automat, który od razu plaszczy butelki, miażdży puszki. To są małe butelki i zobaczcie, mała butelka też wyskoczy i ona kosztuje 15 centów. Widzicie? Tyle samo co puszka. Czy to się opłaca? Powiem wam tak, bez sensu jest wywalać pieniądze, bo to są pieniądze. Ja osobiście w jednej chałupie mam Emera, taki kontener 200 litrów i do tego śmietnika sobie wrzucam te puszki, butelki, które wypiję. A z kolei na drugiej chałupie mam troszeczkę inaczej, bo zajmuję balkon i na balkonie sobie wszystko zbieram. Co najlepsze przy tym, jak wprowadzono puszki do recyklingu, w samym Amsterdamie około 40% homelessów, osób bezdomnych, zaczęło wychodzić z bezdomności. To nie jest żart. Powód? Bardzo dużo turystów wywala puszki, butelki do śmietników. I też chodzi o te małe. Te małe notorycznie były wywalane. No to sobie homelessi wzięli i najzwyczajniej w świecie zaczęli zbierać. Ja tak podglądam pana, mam. Wow, einen Zwinter? 25. Einen Zwinter, fajnie. Limonardrinka. Lemoniadowe butelki od lemoniady. Pan zebrał 21,55 euro. Ciekawe, czy go przybije. Hej, sukcesu. Widzicie? Starszy pan zadowolony, aż zdjęcie zrobił. 21 euro. Mamy lekki problem. Ok. Zawiesiła nam się opcja. O. Poczekajcie, bo wsadzicie rękę, chcecie wyjąć coś i maszyna się zawiesza. To my sobie pójdziemy do... Poczekajcie, bo ona albo się zrestartuje, albo się nie zrestartuje. Restartuje się. Nie można wyciągać na przykład produktów, które już wrzucamy.
i poszło. No to jedziemy dalej. Puszki są dość lekkie i czasami się zawieszają na końcu taśmy. Więc nie ma co się dziwić. Homlesi zaczęli wychodzić z bezdomności i zaczęli zarabiać na samych puszkach. Ale pojawił się drugi problem, dlatego że ci z najmniejszym ilorazem kultury, nie inteligencji, kultury, najzwyczajniej w świecie rozwalają worki i tak dalej wokół śmietników, no i tworzą syf. No i to też nie jest dobre, ale Amsterdam już opatentował nowe śmietniki, gdzie ciężko jest je na przykład otworzyć, więc oni od góry, pyk, zaglądają i wyciągają. O, zobaczymy, czy ta podmieciona przejdzie. Oj, 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 czy bym stracił aż 15 centów? Uparta. Wiecie co, uparta, ja sobie ją na razie tu położę. Przepchniemy ją chwilę później. Popchnijmy coś trochę. Chodzi o to, że butelka musi być prosta, w miarę. Zbieramy. Co najlepsze z nowości? Z nowości wam powiem to, że pensje zostały podniesione. W chwili obecnej najniższa stawka krajowa 13,28 za godzinę. Jeśli chodzi o Ubera, milion więcej zamówień, jak i również milion więcej kurierów. Najzwyczajniej w świecie. I bardzo duże obłożenie do KVK, czyli KVK. Ta może nie przejść? No, przeszła. Dlatego, że teraz Uber trzeba firmę otworzyć. Z kolejnych nowinek planują wprowadzić recykling słoików. A tego też w Polsce nie ma. W Polsce owszem są automaty. Tak, są automaty. Tylko jak dyskutowałem z moją przyjaciółką, to tych automatów jest jak na lekarstwo i to chyba w większych miastach. Tu z kolei, jak przyjedziecie nawet do Amsterdamu, będziecie na dworcu centralnym i macie puszki, to możecie na dworcu centralnym sobie normalnie zgruzować puszki, bo stoi taki automat jak te dwa automaty, on do puszek i butelek. I tamten automat puszki zgniecie, wrzuca do osobnego kontenera, a butelki w stos układa. No taki knyf. Także tutaj nic, tylko no, pogratulować tym, którzy to wymyślili. Za każdą taką puszkę, którą kupujecie w sklepie, płacicie 15 eurocentów kaucji. Za małą butelkę 15 eurocentów, za dużą butelkę dwulitrową czy tam 1,5 litrową płacicie 25 centów. Więc najzwyczajniej w świecie warto oddawać. Ja wiem, że niektórzy mają manię wywalania w Polsce. To jest tragedia. Moja ciocia stwierdziła, że miała tak, kupiła chałupę i miała coś koło 10, a może więcej worków puszek po piwie. No i niestety nie było automata. Musiała najzwyczajniej w świecie wziąć i te puszki wywieźć na złom. Więc w Polsce recykling to chyba oznacza złom. Jest mi naprawdę przykro z tego powodu, że Polska jest pod tym względem zacofana. Nie wiem, może w ramach Tusiora pan Tusek trochę coś wprowadza. Może jakieś automaty wam wprowadzi do każdego marketu. Bo w Holandii są one, każde takie duże markety są zobligowane do tego, żeby posiadać automat do butelek. No i teraz puszek. A pędząc sobie dalej, kolejną opcją jest to, że w chwili obecnej w Holandii jest ogromny boom na mieszkania, więc dalej jest ciężko z mieszkaniami. Są kosmicznie drogie. Nie wiem, czy się opłaca wynajmować klitkę 15 metrów kwadratowych za 700-800 euro. Nawet nie 15, tylko 12 są to tyle. A i kolejna rzecz, pojawi się bardzo fajny materiał. Dlatego, że zaniepokojony klient jeden, który został oszukany przez firmę przewozową, zostały od niego pobrane pieniądze, nie przyjechał wóz po niego,
wysłali mu jakiś dziwny wiadomość pod tytułem że byliśmy i tak dalej, nie odbierałeś telefonów, to pojechaliśmy. Co jest nieprawdą, bo te skany, które dostarczyła firma, niestety nie pokrywają się z tym, co on ma na telefonie. I mało tego, gdy chciał odzyskać pieniądze, firma powiedziała, że jak ma problem, to może się sądzić z nim. Mało tego, firma pobiera za przejazd od razu przelewem. To nie jest żart. Przelew bierze, 120 euro. Zaniepokojony widz napisał do mnie i w związku z czym będziemy robić materiał o tym. Mamy dość sporo argumentów. KTV powróci na tapetę, dlatego że mamy nowy materiał z nimi. A ja zbliżam się do końca i zastanawiam się, czy przybiję tego pana, który był obok, miał 21 euro. No myślę, że tak, bo już go chyba nawet przybijam, bo 5 euro było na jednym tamtym paragoniku. No jedź. I chyba 25 centów było na kolejnym. Także chyba pana przebiliśmy. Ile z worka 120 litrowego można zarobić? To ja wam powiem. 16,95. 16,95, jak widzicie. Następny mamy 5,75. 16,95, 5,75 i 15. 5,90. 16,95. Czy warto? No warto. Warto, tylko trzeba chcieć i nie można sobie pozwalać na wyrzucanie, bo szkoda pieniędzy wyrzucać. Czuję, bo Polacy, że wy wyrzucacie, bo nie macie możliwości oddawania takich automatach, bo wasz super rząd nie dba o to i tak naprawdę płacicie za śmieci i jeszcze dopłacacie za śmieci, bo jeszcze was kasują za kartony. O, to jest ważne. W Polsce kasują was chyba za karton, kasują was chyba za plastikowy specjalny tam ten recykling, ekstra pieniądze. To ja wam powiem, że w Holandii jedyne za co płacimy, to za taki czarny worek, około 1,30 € za otwarcie śmietnika i wrzucenie. Plastyk, szkło, karton oraz gabaryty oraz wszelkie mniejsze rzeczy są bezpłatne. Nie płacimy za to. Grubo, co? Wiecie co? Ja spadam, muszę sfinansować, więc na marginesie nawet wam nie pokażę, jak to zrobić, bo nie robię zakupów. Zabieram gotówkę, bo muszę ją wydać w innej lokacji. Ale z tymi paragonami, jeśli pójdziecie do samoobsługowej kasy i będziecie coś kupować, możecie odbić te paragony i wtedy zmniejsza wam się suma do zapłaty. A jeśli macie do dopłaty, wychodzi szat, że macie na plus, że wam muszą zapłacić, wtedy pani na serwis bali wam płaci. Zabieracie paragon i pani na serwis bali wam daje pieniądze, więc pieniędzy nie tracicie. A tym razem trzymajcie się i życzę wam, byście mieli takie automaty w Polsce. Bo my w Holandii w każdym jednym sklepie.